Jesteśmy w klubie Pawa na Stuli, jest z nami Piotrek Stros. Witam wszystkich. I Wojtek Orłowski. Cześć, witam. Może Piotrek, od Ciebie zacznijmy. Obaj wystąpicie na gali Fight Cup The Battle of Warsaw. W dwóch najważniejszych walkach na tej gali. I Piotrek, Twoim przeciwnikiem będzie Paweł Zalewski od Oknińskiego. Co wiesz o swoim przeciwniku? No z tego, co już się zorientowałem, jest to przede wszystkim parterowiec, prawdopodobnie zapaśnik, więc myślę, że będzie dążył do obaleń, raczej myślę, że nie będzie chciał nawiązać ze mną walki w stójce. No i pod to się przygotowujemy. No dobrze, Wojtek, ty zawalczysz z zawodnikiem Husari Fight Team Pyrzyce koło Szczecina z Wojtkiem Antczakiem. Co wiesz o swoim przeciwniku? Że ma czarne włosy, waży powyżej 90 kg, dobrze się bije, jest sportowcem. Pochodzi z Pyrzyc. Ostatni raz wystąpiłeś na gali KSW Fight Club, to było już dość dawno temu. Skąd, dlaczego taka długa przerwa? No tak wyszło, borykałem się tam z jakimiś różnymi problemami, trochę kontuzji było w międzyczasie. Co, no poza tym pracuję nad formą od dłuższego czasu, żeby już nie popełnić więcej takiego błędu, czyli jakiś tam brak kondycyjnego przygotowania, jak to było. Właśnie na ostatnim KSW, bo kto oglądał walkę, to wie, że tam ją prowadziłem, a z racji braku kondycji po prostu w drugiej rundzie mnie odcięło i to tyle. No właśnie, a czy nie myślisz, że ta przerwa będzie miała wpływ na tą twoją najbliższą walkę? Wiesz co, ja bardzo mało myślę, dlatego to jest tak, nie wymaga ode mnie zbyt wiele. Jeżeli chodzi o myślenie, to bardziej Piotrek, wiesz, taki... No dobra, zrodzimy Piotrka. Miałeś zawalczyć w Moskwie na gali Fight Nights bodajże, rewanż ze Stanisławem Olotcowem. Nie walczysz. Nie walczę. Zgodnie z tym, co powiedziałem trenerowi, byłemu swojemu, to czeka mnie zabieg na oko, które muszę przejść niestety. Potem nie będę mógł walczyć po tym przez okres tygodnia czasu. Dlatego akurat się trafiła okazja, że będę miał to, nie wiem, za parę dni. No i termin 5, chyba 4 listopada, kiedy miałem walczyć, wynikałoby, że jest to okres, który muszę odpoczywać po prostu, bo nie mogę narażać oka na urazy, no i po prostu nie mogę, mam kontuzję tak jakby, nie? I tak jest powiedziane tam, no niestety nie wypaliło mimo szczerych chęci, musimy przełożyć to, ale myślę, że jak złożą jeszcze raz Rosjanie propozycję rewanżu, to możliwe, że dojdzie do tego w przyszłości. No właśnie, a może powiesz coś o Mistrzostwach Świata w Ankarze, w Sandzie? No, odniosłem jakiś tam sukces, prawda, który się udało przynieść brąz do Polski. No, dosyć spontaniczne podejście, ponieważ trener kadry Igor Kołacin na miesiąc przed powołał mnie do kadry, mówiąc, że jest nadzieja taka, że uda nam się coś tam wywalczyć. No i na szczęście się udało powalczyć, przywieźliśmy brąz do Polski. Wyjazd bardzo udany, uważam. Dosyć mocne starty, mocni przeciwnicy, przeciwko Irańczyk, z którym przegrałem tam. Dobrze przygotowani wszyscy, no i pozytywnie wspominam, naprawdę. No dobrze, Wojtek, z kim tutaj u nas, Tuli, przygotowujesz się do walki? Z Fedorem Emelianenko, z Mirko Krokopem, z Edsonem Drago i z Markiem Huntem. Parter z kim? Parter z Mike'em Tysonem. Nie no, chłopaki, byliście na treningu, widziałem, nagrywaliście, widzieliście, jaka tutaj jest ekipa. No co, Piotrek Strus, Paweł Nastula, Robert Jocz, Daniel Omielańczuk, nieobecny dzisiaj Arek Jędraczka, Marcin Rorawski, Bartek, Janek Błachowicz, przepraszam, mało znany zawodnik, nie? No i tak to jest główna ekipa, która tu przychodzi, jeszcze kilku chłopaków dzisiaj nie było, jest, wydaje mi się, mocni zawodnicy, można potrenować, można oberwać, co było dzisiaj widać. No i tak, jak macie ochotę, to zapraszamy, nie? Poruszać. Dobrze, Piotrek, zostałeś sklasyfikowany. Zostałeś sklasyfikowany w 10 największych talentów na Sherdogu. Jak się do tego odniesiesz? No miło mi bardzo jest. Wiesz, no zaskoczenie dosyć duże, no. Jak się odniosę? Nie da się chyba do tego odnieść. No, zostałem gdzieś tam wyróżniony, za co jestem bardzo wdzięczny redaktorowi, który mnie wymienił tam. Jest to duży zaszczyt i co, no i postaram się nie zawieść go, nie, po prostu tyle, no. Teraz jest walka kolejna, trzeba zrobić dobre wrażenie, wręcz nawet lepsze bym powiedział. No co, presja przede wszystkim bym powiedział, jest takie wyróżnienie, no, nie,
No fajnie, tylko tyle. No mam nadzieję, że za tym pociągnie to, nie wiem, lepsze walki, lepszych sponsorów, lepsze, no przede wszystkim pieniądze za walki, nie? Jakieś tam wyróżnienie, no przede wszystkim prestiż też duży, ale mówię, na razie to presja jedynie jest, gdzieś tam siedzi na tym, że trzeba z siebie dać jeszcze więcej niż przed tym, jak mnie wyróżnili w ten sposób. No i to tyle by było. A jakie masz sportowe plany na przyszłość? Czy oprócz tej walki na Fight Cupie, czy masz już jakieś wstępne propozycje u innych federacji? Znaczy, właśnie nie mam i przede wszystkim dlatego jednak zdecydowałem się wystąpić na Fight Cupie, prawda, bo uważam, że mniej więcej zawodnik powinien walczyć maksymalnie co 3 miesiące, prawda, mieć jakiś start, no i akurat ja ostatnio w czerwcu walczyłem ze Stanisławem, no dosyć długi okres, teraz znowu nie walczę, no i żadna propozycja się nie pokazała, dlatego też wyszedł do mnie właśnie Fight Cup z propozycją walki, no i ją przyjąłem. To jest główny powód, dlaczego ja tam będę się bił, ponieważ uważam, że muszę, potrzebuję startów, nie mam ich jakoś bardzo wiele za sobą, żebym mógł sobie pozwolić, nie wiem, na 2 walki w roku albo jedną, no i muszę wbić się, nie biję się tam wszystkim dla kasy, a dlatego, żeby się po prostu pobić, żeby mieć ciągłość walk. A Wojtek, kiedy, czy wiesz coś o twoim powrocie do KSW? Kiedy możesz zawalczyć? Nastąpi to 13 marca 2024. Przeciwnik jest już znany, tylko że na razie muszę trzymać to w tajemnicy, bo to są takie ścisłe. A tym przeciwnikiem będzie bardzo znany zawodnik z brazylijskiego teamu TBA. A tak serio, to jeszcze nic nie wiem. No. Mam tam kontakt z federacją KSW, no i może jeszcze kiedyś dadzą mi szansę zawalczyć. Na pewno jak poprawię rekord, nie? Dobra, także życzę wam powodzenia na Fight Cupie. Chyba tyle, no. Coś uśmiechać? Nie, nic mnie, nic mnie nie rozbawiło. Nie, broń Boże, Wojtek, w życiu. Był on taki elokwentny, że... Dziękuję. Właśnie pokazał swoją elokwencję. Dobra, panowie, dziękuję za wywiad i powodzenia na Fight Cupie. Dzięki.